Witaj, drogi wędrowcze. Widzę, że zawitałeś tu wysłuchać mojego jakże spontanicznego wywodu na temat jakże fascynującej książki. Bo tak się składa, że postanowiłam przeczytać tytuł, o którym zrobiło się ostatnio bardzo głośno na polskim Bookstagramie i o którym być może zrobi się niebawem jeszcze głośniej, ponieważ ma pojawić się ekranizacja na Netflixie jeszcze w tym roku. I mówię tutaj o książce Może pora z tym skończyć. Przejrzałam sobie Goodreads, odkrywając, jak wiele osób jest zachwyconych tą powieścią i się zastanawiam, co jest ze mną nie tak. Bo ja mam z tą książką ogromny problem, znaczy w moim mniemaniu autor popełnił pewien błąd, może nie tyle błąd, bo błąd jest do założenia raczej nieświadomy, a to prawdopodobnie było świadome zagranie, ale zrobił coś, czego z jakiegoś powodu się nie realizuje, czy to w literaturze, czy w scenariuszach. Taki, wiecie, błąd przy tworzeniu samej historii, samego scenariusza, jeżeli chodzi o samo projektowanie przebiegu wydarzeń. No i ja chciałam wam o tym bliżej opowiedzieć, więc będą spoilery, a więc zapraszam tylko te osoby, które już książkę czytały lub te, które tych spoilerów się nie boją i nie będzie im to przeszkadzało. Jednocześnie będzie też spoiler co do zakończenia filmu Zaginiona z Amandą z Mamma Mia i wspomnę coś zasugeruję, jeżeli chodzi o Fight Club. Także tutaj, żeby nie było, że nie ostrzegałam, że coś mogę zdradzić. Ale dokładna analiza wymaga ofiar. Krótko o fabule tej książki. Obserwujemy parę jadącą autem do rodziny Jake'a, bo mamy Jake'a i mamy dziewczynę, która jest naszą narratorką. Podczas tej podróży para prowadzi między sobą rozmowy na tematy takie dość psychologiczne, metaforyczne, poetyckie, filozoficzne. Czasem tam wspominają o tym, jak się poznali, co czują, ble, ble, ble. A między tym wszystkim pojawiają się rozdziały z perspektywy tak jakby osoby trzeciej, z rozmów nad miejscem zbrodni. Zbrodni, o której my jeszcze nic nie wiemy, ale już wyczuwamy, że coś się stanie, więc jest budowanie napięcia, jest wprowadzenie pewnego dreszczyku emocji i oczekiwania, żebyśmy my już się denerwowali jako czytelnicy i o Boże, co się stanie, kto z nich zginie. A skoro my już wyczuwamy ten thriller, czy też dramat psychologiczny i wiemy, że coś złego się wydarzy, to zaczynamy szukać. Czytając już szukamy pewnych słówek, których możemy się złapać, które mogą nam coś zasugerować, które mogą nas doprowadzić do jakiegoś wniosku konkretnego do rozwiązania tej sprawy. Jakby tak działa psychika ludzka. Bawimy się w Sherlocka i zaczynamy rozkminiać, czy to on zabije ją, czy ona jego, czy siebie wzajemnie, czy popełnią samobójstwa, czy co się wydarzy. A jeszcze te ich rozmowy są takie dziwne, że zaczynamy podejrzewać, że tam coś psychologicznie dziwnego się stanie. Co ja podejrzewałam? Oczekiwałam czegoś jak Fight Club. Podejrzewałam, że któraś z tych postaci ma jakieś problemy psychiczne, że ma jakąś dwubiegunówkę, rozdwojenie jaźni, że na koniec okaże się, że na przykład istnieje tylko Jake i on przez całą książkę rozmawiał sam ze sobą, albo odwrotnie, istnieje tylko dziewczyna rozmawiała ze sobą, że rozmawia ze swoim wymysłem albo z drugą wersją siebie. Obstawiałam też taką opcję, że istnieją oboje, ale ktoś z nich ma właśnie te problemy na tle psychologicznym, bo było bardzo dużo takich momentów, które nie do końca się kleiły. Kiedy na przykład dziewczyna wyszła do toalety, pamiętała, że zostawiła kapcie w jakiś tam sposób ułożone, po czym wyszła z tej toalety i te kapcie były ułożone inaczej, ona tam jeszcze miała ręce brudne czy coś, więc miałam podejrzenia, że może ma jakieś zaniki pamięci, że coś zrobiła, że może zabije kogoś i po prostu tego nie pamięta. Że to stąd biorą się te różne luki w tej książce, bo ona jest narratorką i ona nie jest nam w stanie wszystkiego powiedzieć, bo nie wszystko pamięta, nie z każdego swojego działania zdaje sobie sprawę. I być może wy podczas lektury także mieliście takie przemyślenia, może nie, ale to, co na pewno robi każdy czytelnik czytając książkę, to próbuje jakoś zaangażować się w tą historię, którą dostajemy. Próbuje polubić lub znienawidzić poszczególne postacie, jakoś je zrozumieć, ich motywacje. Próbuje przewidzieć, co się wydarzy i czeka na rozwiązanie całej sprawy. Chce się dowiedzieć, jakie będą dalsze losy tych bohaterów. Tymczasem autor zrobił coś, co właśnie według mnie jest tym typowym błędem, jeżeli chodzi o tworzenie scenariusza. Bo autor robi taki plot twist, podczas którego faktycznie w pierwszej chwili czytelnik może mieć takie wow, co tu się stało? Ja! Tylko, że nie będzie to wow w formie
autorze, jej, jak ty to zrobiłeś, jak ty na coś takiego wpadłeś, jaką ty masz głowę i jak ty to skrzętnie ukryłeś, że ja nie zauważyłam wcześniej żadnych sygnałów, jak to się skończy. Ja to teraz muszę przeczytać jeszcze raz, żeby sprawdzić, dlaczego ja tego nie zauważyłam, dlaczego to do mnie dotarło. To byłaby dobra książka. Tak został zrealizowany Fight Club. Natomiast nie, tu autor zrobił plot twist, po którym czytelnik ma takie, no wow, ale to po co ja to czytałam? Jakby, po, co? I co teraz? I super. Po co ja zwracałam uwagę na te wszystkie szczegóły? Jakby teraz to mi to wisi. Ponieważ ten Ian, czy jak tam się ten autor nazywa, on zrobił coś, co z jednej strony przypomina mi książki Remigiusza Mroza, gdzie na koniec zawsze pojawia się jakiś wielki plot twist, który odwraca nam całą książkę do góry nogami. A z drugiej strony było to bardzo zbliżone do zakończenia filmu Zaginiona. Ja o tym filmie już wam pisałam na blogu, więc tam możecie wejść po więcej szczegółów. W skrócie mamy tam bohaterkę, której siostra została porwana i teraz są poszukiwania. Przy czym ten porywacz z jakiegoś powodu zawsze jest krok przed nimi, w związku z czym zaczynamy podejrzewać, obserwować, czy przypadkiem któryś policjant, który tu z nimi współpracuje, nie jest tu zamieszany, albo któryś na przykład z lekarzy, ponieważ główna bohaterka leczy się, bierze leki, więc też pojawiają się podejrzenia, że może ona nigdy nie miała siostry, bo to był jej wymysł związany właśnie z chorobą psychiczną, albo może siostra jest, tylko ta dziewczyna sama ją porwała, coś jej zrobiła, tylko tego nie pamięta. Typujemy sobie tych różnych morderców i szukamy, kto z nich mógłby mieć motywację do tego porwania. Tymczasem na koniec mordercą okazuje się jakiś człowiek w ogóle wzięty znikąd, z pupy, za przeproszeniem, którego widzimy pierwszy raz na ekranie, który po prostu porwał dziewczynę, więc nam cały ten nabudowywany przez cały film dramatyzm po prostu siada. Jest pewien ładunek emocjonalny, który po prostu nie znajduje ujścia albo po prostu uchodzi z nas jak powietrze z takiego krokodyla gumowego. Odbiorca lubi się bawić w Sherlocka, lubi zgadywać. Czasem jest fajnie, dobrze się czuje, kiedy odgadnie, czasem jest zadowolony, kiedy właśnie autorowi udało się go zrobić bambuko, ale lubi się bawić w Sherlocka, a w wypadku tak zbudowanego scenariusza buduje się go po nic. Bo my, jako widz, nie jesteśmy w stanie wywnioskować, że mordercą jest ktoś, kogo nigdy nie było na ekranie i o kim nie było nawet słowa wspomnianego. Jakby siada, wszystko siada, wszystkie te emocje. I właśnie w tej książce jest takie zakończenie. Kiedy okazuje się, że Jake, o którym czytaliśmy, jest woźnym w szkole, woźnym z problemami psychologicznymi, psychicznymi, który pracuje w szkole na noce, który popełnia samobójstwo i przy którym znaleziono kartki, które są napisaną przez niego książką, którą właśnie przeczytaliśmy. I to się w pierwszym momencie wydaje fajne, nie? Tylko po chwili dociera do nas, że cały ten dramatyzm nabudowywany nam przez 200 stron no nie ma go. Nie będziemy w stanie się emocjonalnie do tego ustosunkować, nie będziemy w stanie przeżyć tego literackiego katarzis, bo nie. Bo się nie dowiemy, jak ta historia się zakończyła, bo tak naprawdę nigdy jej nie było. Bo okazuje się, że rodzice Jake'a nie żyją, że on tak naprawdę nie miał tej dziewczyny, która teoretycznie była naszą narratorką. On sobie wymyślił książkę, która nawet nie dotyczyła prawdziwego jego, tylko jakiejś tam wymyślonej wersji. Być może ta książka daje nam jakiś, powiedzmy, zarys psychologiczny, że on, jak wyglądała jego psychika, skoro był w stanie coś takiego wymyśleć, ale jakby to nie jest ten poziom, to nie jest to, czego my szukamy. My nigdy nie dowiemy się, jak ta historia się skończyła, jak potoczyły się dalsze losy bohaterów, bo ta historia nie istniała. Dostaliśmy, powiedzmy, wycinek z gazety o tym, że jakiś człowiek się zabił i dostaliśmy książkę, którą on tam kiedyś napisał, ale te dwie rzeczy się nie kleją i to nie ma żadnego jakby połączenia. I też my nie możemy się przyczepić żadnych dziur logicznych w tej książce, nie możemy się przyczepić autora, bo Hello to napisał Jake, który miał problemy i on mógł robić dziury logiczne, nie? Bo mógł, miał problemy.
I to jest ten problem, że my jako czytelnicy, jako odbiorcy jakiegoś dzieła związaliśmy się z daną historią, związaliśmy się z danymi bohaterami, a nagle nam autor wbija nóż w serce, mówiąc: nie dowiesz się, co było dalej. Jakby to jest fikcja wymyślona przez fikcyjnego bohatera i te dziury logiczne są, bo są, a co tam, niech będą. Nikt się nie może tego przyczepić. To nie ja napisałem, to napisał Jake. I tak, możliwe, że to zakończenie, o którym ja myślałam, właśnie związane z jakąś dwubiegunówką, tego typu rzeczami, być może byłoby bardziej przewidywalne, skoro u mnie ten pomysł się gdzieś tam na początku książki pojawił, ale byłoby bardziej logiczne. Nie siadłby nam tak bardzo ten dramatyzm, a za to mogłabym mieć ochotę przeczytać tę książkę jeszcze raz, żeby właśnie sprawdzić, gdzie były te elementy, że skoro tak naprawdę, powiedzmy, Jake był jeden, nie było tej dziewczyny, to na przykład jak rodzice się zwracali, czy oni przypadkiem zawsze mówili per ty i tylko do niego, czy oni się odzywali w ogóle do tej dziewczyny, wiecie, można by analizować. A w tym wypadku mamy tą myśl, po co? Nie mam po co analizować. Co z tego, że autor usunął tam jakieś intrygi w tej historii? Że rodzice Jake'a byli jacyś dziwni, że była tam jakaś dziwna piwnica, że była tam sztaluga z obrazami, z jakimiś potworami. Ja bym chciała wiedzieć, kto to namalował, dlaczego, kim jest zaginiony brat. Ale się nie dowiemy, bo to nie istniało. Jakby to... Co tam, że były jakieś obrazy? Co tam, że jakiś brat zaginął? Jakby... Nie, nie zaginął, bo go nie było. I tych obrazów też nie było, bo nie ma tego domu, bo jakby, no nie. Jakby dostaliśmy początek jakiejś fajnej, intrygującej, dramatycznej historii i dostaliśmy zakończenie samobójstwem jakiejś innej historii, jakiegoś innego człowieka. Ale te historie się ze sobą nie kleją. I po prostu ja nie mam ochoty czytać tego po raz drugi, szukać jakichś zależności, jakichś tropów, no bo... Tak wiem, że to nie ma sensu, że ja poświęciłam ileś tam godzinę, dwie, trzy na czytanie książki, która mi nic nie dała i związałam się z postaciami i z historią niepotrzebnie. Dzięki autorze. To jest naprawdę bardzo skomplikowane, to jest rozbudowane uniwersum. I po prostu mam nadzieję, że rozumiecie, co ja mam na myśli. To, że jakby autor kazał nam się angażować w historię, która nie dostaje swojego zakończenia. I to nie, że to jest plot twist i że będzie kolejny tom, tylko mówi nam się, jesteś głupi, związałeś się z postaciami, a ja cię tak zrobiłem w bambuko, nigdy się nie dowiesz, co się stało. To nawet nie jest to, że ich zabił i nagle nam się książka kończy, bo bohaterowie giną. Nie, jakby... I naprawdę mi szkoda, bo ta historia wywoływała dreszczyk emocji. Ja przez większą część... Czułam taki niepokój podczas lektury, a to jest bardzo dobrze, jeżeli książka wywołuje jakieś emocje. Tylko co z tego, jeżeli potem na koniec tak rozczarowuje? I to nie jest tak, że tego typu plot twist jest nie do zrealizowania w literaturze czy w filmie i że zawsze będzie złym pomysłem. Bo nie, bo jest chociażby Fight Club, jest musical Next to Normal. Jakby to są tytuły, które... też wprowadzają nam pewnego rodzaju plot twist związany właśnie z problemami na tle psychicznym, tylko to trzeba umieć przedstawić, zrobić dobry scenariusz, dobrze te wydarzenia usytuować w czasie i dobrze zamknąć tą klamrę. Panie autorze tej książki, tak się z panem związałam, że nawet nie pamiętam, jak się pan nazywa, ale pan to zrobił źle. Sorry. Jeżeli autor mówi mi prosto w twarz: nie przywiązuj się tutaj do niczego, nie szukaj żadnych tropów, nie zwracaj kompletnie na nic uwagi, bo ja ci tutaj to za chwilę wymarzę, to ja się zastanawiam, to po co ja mam to czytać? Po co żeś to napisał i wydał? I po co ja mam to czytać? Jeżeli sam mi mówisz, nie czytaj, nie zwracaj na to uwagi. Jakby historia, którą chcę opisać, tak naprawdę są te trzy strony pomiędzy i zakończenie. Jakby, a reszta to jest, wiesz, to śmieci. Spoko. Co więcej, tak jak mówiłam, w tym roku ma się pojawić ekranizacja tej książki na Netflixie. Znaczy zobaczymy, bo wirus wiadomo, ale teoretycznie w 2020 roku. Więc jestem ciekawa, jak to wyjdzie w wersji filmowej, czy przedstawią to dokładnie w taki sam sposób, czy może coś zmienią w scenariuszu, nie będzie to kropka w kropkę dokładna ekranizacja, adaptacja. Więc zobaczymy, jestem ciekawa, jak wyjdzie ta wersja filmowa, obejrzę z ciekawości, ale... Książka, tak jak mówię, jak dla mnie, jest niewypałem.
nie takie zakończenie, wytnijcie ostatnie 50 stron, czy tam 30 i napiszcie inne zakończenie, proszę. Wtedy ta książka będzie miała o wiele wyższą ocenę, bo wprowadza super emocje, super dreszczyk. Tylko wyjaśnijcie, dlaczego są tam te dziury logiczne, co znaczyły te obrazy w piwnicy, jakby proszę. Jeżeli wy już czytaliście, może pora z tym skończyć, to koniecznie dajcie mi znać, jakie były wasze wrażenia. Czy wy też czuliście takie rozczarowanie, czy być może jesteście w tej grupie osób, które są zachwycone tą historią i które mają takie wow, autorze, kiedy jesteś super, żeś na to wpadł i tak mnie zrobiłeś w balona, jakby jesteś super. Napiszcie mi, jakie są wasze przemyślenia. A jeżeli chodzi o dzisiejszy film, to ja wam dziękuję za uwagę i myślę, że może pora z tym skończyć. I koniec filmu. Dziękuję. Do widzenia. Nie brnijmy w to dalej.